Lechia wygrała z ruchem 2-1. Szybko obiliście dwubramkowe prowadzenie, ale później po bramce kontaktowej dla ruchu bywało momentami nerwowo. Słowem, nie było to chyba łatwe zwycięstwo. To prawda, nie było łatwo, ale odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. Nie mam co do tego wątpliwości. Mogliśmy z pewnością zdobyć dużo więcej bramek, bo wykreowaliśmy sporo podbramkowych okazji. Cóż, jesteśmy teraz liderem tabeli ekstraklasy, a to jest w tym sezonie nasz cel, o który walczymy. To był Twój bardzo dobry występ. Zanotowałeś 20 odbiorów piłki w środkowej strefie boiska, można powiedzieć, że na swoim terenie. Na murawie byłeś prawdziwym bossem. Tak, jak mówiłem wcześniej, moja forma rośnie. Ciężka praca w środku pola to moje boiskowe zadanie. Uwielbiam je wykonywać i staram się robić to jak najlepiej. Staram się pomagać jak mogę zespołowi w odnoszeniu kolejnych zwycięstw. Na razie udało się to trzy razy z rzędu, ale nie zamierzam na tym poprzestać. Byłeś blisko sytuacji, po której podyktowano rzut karny dla ruchu. Co tam się tak naprawdę stało? Said that it was Sędzia stwierdził, że był faul i podyktował jedenastkę. Ja mam odmienne zdanie, ale taki jest futbol, nie można już niczego zmienić. Najważniejsze, że wygraliśmy sobotni mecz, reszta w tym momencie się nie liczy. W następnej kolejce czeka Was spotkanie wyjazdowe z aktualnym mistrzem Polski i Legią Warszawa. Z pewnością znów będzie ciężko. Pamiętasz, co powiedziałem kilkanaście sekund temu? Interesuje nas jedynie kontynuacja serii zwycięstw. 15 sekund, win after win.